Najemnicy pomogą uciec z Afganistanu. Nie za darmo ewakuacja z Afganistanu. Założyciel Black Quater oferuje lot za 6,5 tysięcy dolarów. 6,5 tysięcy dolarów od osoby, to cena, za jaką Eric Prince, założyciel prywatnej firmy najemniczej Black Quater obecnie Academy, oferuje cywilom ewakuację z lotniska w Kabulu, donosi we wtorek Wall Street. Cena wzrasta, jeżeli ewakuowana osoba nie może samodzielnie dostać się na lotnisko. Jak pisze gazeta, inicjatywa Prince'a jest jedną z wielu prywatnych prób wydostania cywilów z Afganistanu. Podczas gdy większość, w tym m.in. Fundacja Clintonów, robi to na swój koszt, założyciel Black Quater wymaga 6,5 tysięcy dolarów od każdego pasażera, bezpiecznie wprowadzonego na lotnisko i na pokład samolotu. Cena jest wyższa dla tych, którzy utknęli w domach lub w drodze na lotnisko. Jak pisze gazeta, nie jest jasne, czy biznesmen ma odpowiednie możliwości, by zrealizować swoje plany. Skazani za zabicie cywilów najemnicy i ochroniarze pracujący dla firmy Prince'a, pierwotnie pod nazwą Black Quater, a obecnie Academy, brali udział w ochronie placówek i wojsk USA m.in. w Afganistanie i w Iraku. W 2014 rok trzech pracowników zostało skazanych przez sąd w USA za zabicie 17 cywilów w Iraku. Sam Prince w 2018 rok usiłował przekonać ówczesną administrację USA oraz afgańskie władze do sprywatyzowania wojny w Afganistanie, to jest powierzenia roli pełnionej przez wojska USA najemnikom jego firmy. Według WSJ, z uwagi na blokowanie części osób udających się na lotnisko przez talibów lub zamknięte bramy lotniska, wiele z prywatnie zorganizowanych lotów opuszcza lotnisko w Kabulu z miejscami wolnymi, bo pasażerowie nie są w stanie zdążyć na lot. Dziennik opisuje m.in. jeden z takich zorganizowanych lotów do Kijowa. Mimo że aktywistom udało się przyprowadzić pod bramy lotniska 40 zagrożonych prześladowaniem afgańskich kobiet wyposażonych w balony z napisem Ukraina, nie zostały one wpuszczone na teren portu lotniczego przez amerykańskich strażników, prawdopodobnie z uwagi na przepełnienie lotniska. W efekcie samolot odleciał z 70 pustymi miejscami.